O kurde. Budynek niemalże całkowicie strawiony przez ogień. O kurde. Ciekawe, czy można przejść dalej. Chyba tak średnio. Мишка. Zobaczcie, to chyba sypialnia. Niemalże całkowicie wszystko strawione przez ogień. Ale wyposażenie nadal tutaj jest. Zastanawia mnie tylko, gdzie są właściciele? Ciuchy. Bardzo ciężko się tutaj chodzi. Spróbuję od razu przeskoczyć tam. Ale to wygląda. Musiało się nieźle palić. Wejście na górę, tylko po tych schodach chyba się już nie da wejść. Czyżby tu mieszkali bezdomni? Całkiem możliwe. Nie widać tutaj nikogo, ale ewidentnie ktoś tutaj pomieszkuje. Jest tutaj bardzo dużo kotów.
ścianka. Ewidentnie wybuchł tutaj pożar. Jest kaflowy. Wszystko zadymione, dlatego nie widać nic za bardzo. Można wejść jeszcze na górę, tylko ta góra jest niepewna. Te deski wytrzymają pod ciężarem? Nie sądzę. Belki są grube, ale te deski tutaj nie za bardzo. Ewentualnie jeszcze tutaj wejść i zobaczyć. Ale to raczej miejsce dla kotów, które tu biegają. Sobie ktoś pomieszkuje. Byłem pewien, że jestem tutaj sam, ale jakaś pani się odezwała. Kolejne miejsce. Jakaś szopa. Ciekawego tu nie widać. Dobra. Tutaj jeszcze kemping jest. W całości niespalony. Drabina, wejście na górę. Ale tu raczej nie będziemy wchodzić. Tu chyba też nie wchodzimy. Muszę normalnie mieszkać. No to jak wygląda spalony dom w górach. Widzimy, ile zostało po pożarze. Dom jest nadal zamieszkany przez bezdomnych. Myślałem, że nikogo nie będzie, ale myliłem się. Dobra, ja już opuszczam to miejsce i lecę dalej. Może po drodze znajdę jeszcze coś ciekawego, a na razie żegnam się z wami. Na razie, do zobaczenia.